Mamy pieniążki na trzy kamery. Trzy kamery będzie można zainstalować w mieście. Jesteśmy teraz na rynku Grodkowa. Tutaj planujemy zamontowanie dwóch kamer obrotowych lub stałych, szerokokątnych. Będą widziały cały rynek dosłownie i wszystkie ulice przylegające. No, tak chcielibyśmy, żeby jak najwięcej było widoczne w tym monitoringu naszym, prawda? Tak więc docelowo cały rynek i ulice przyległe to jest Mickiewicza, Deptak Warszawskiej, Świerczewskiego, Grunwaldzka, Rejmonta. Kolejnym miejscem, które będziemy monitorować, jest to Rondo. Jest to przy głównym ciągu komunikacyjnym w Grodkowie. Tak więc skupia bardzo duży ruch pojazdów i ruch pieszych. Widzimy też z Ronda wiele ulic, ulicę Kasztanową, Sienkiewicza w stronę Nysy, widzimy Sienkiewicza w stronę Rynku, częściowo Krakowską, Rejmonta, tak więc jest to bardzo dobre miejsce i newralgiczne.